Który piłkarz grając w Jagiellonii został królem strzelców ekstraklasy? Odpowiedź A. Tomasz Frankowski. A jakie są jeszcze pozostałe? Marco van Basten, Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski. Czy na pewno to był Franek? Może to był van Basten? Moim zdaniem Tomasz Frankowski. Można wziąć pół na pół albo telefon do przyjaciela. A, ale nie mam przyjaciela w tej chwili, bo mąż jest w pracy, więc nie mam za bardzo kogo zadzwonić. Można do niego zadzwonić. Ale pracuję, to nie bardzo. O. Nie no, na pewno. Tomasz Frankowski. Jak ta komisja konkursowa uznaje odpowiedź? A skąd ja mam wiedzieć? Nie, zgadza się, Tomek Frankowski. Jest dwóch, więc dwa pytanka, dwa bilety do wygrania. No, czyli piłka jest krótka. Losujemy pytanie, odpowiadamy albo dobrze, albo źle. Ja pierwszy. Kto założył Jagiellonię Białystok? A. Tata Muminka, B. Gargamel i Smurfy, C. Mieszko I, żołnierze z 42. Pułku Piechoty. No oczywiście D. Odpowiedź. Co do odpowiedzi, to akurat tutaj są różne opinie, ale... Nie, Gargamel chyba. To podchwytliwe jest, wiesz? No. Tata Muminka jeszcze zostawiają, ale jednak... A może to były Włóczyki, ale Włóczyki ja chyba nie mamy. Chyba nie mamy. Więc jaka odpowiedź będzie? D. 42. No i po odpowiedzi prawidłowa, tu każda była chyba prawidłowa. Kiedy Jagiellonia zdobyła ostatni Puchar Polski? 2010, 966, 1410, 1683. No tutaj bym się zastanawiał pomiędzy A a C, 1410. Ale... A co było w 410? No tak mi się kojarzy, że Puchar Polski, ale chyba bitwa pod Grunwaldem. No też mogli chyba coś zdobyć. A, chyba tak. Pod bitwą tam zdobyli też coś, ale... Chyba jednak A będzie, 2010. A inne daty kojarzysz? Inne daty? Nie kojarzę. Oj, ciężko, nie? 966 też tam coś chrzcili, tam puchar, nie? No chrzcili. Ale chrzcili. No. A ten następny to już ktoś inny chyba. To już... Nie, ja Jagiellonia. Też nie wiedziałem, podobno jakiś Wiedeń tam był, w Wiedniu grali o puchar. Tak. Coś tam odsie czy jakieś. Ale odpowiedź była prawidłowa. 2010. Brawo. Kto był ostatnim rywalem Jagiellonii? A. Izolator Boguchwała, B. Real Madryt, C. Górnik Zabrze, D. Boca Juniors Buenos Aires. No to chyba niezbyt wymagające pytanie. Ja bym obstawił, że C, ale mógłbym polemizować nad B. Ale postawię C, niech stracę. Nie no, Real nie mógł, bo Real dzisiaj chyba gra, nie? Jest, składa. Chyba składamy literki dopiero, dobra? To które miejsce Jagiellonia zajęła w sezonie 2010-2011 w Ekstraklasie? A czwarte, B dziesiąte, C ósme, D szesnaste. No i chyba ponowne, powtórne pytanie, ale... Ale może nie usłyszałeś? No właśnie, nie słyszałem. Jakieś dylematy? Opowiem ci, że przez długi okres Jagiellonia była pierwsza w tym sezonie. To czwarte, odpowiedź A. Jesteś pewny? Tak. No tak, bez przekonania, ale prawidłowa odpowiedź, czwarte miejsce. Jedziemy, pierwsze pytanie. Kiedy Jagiellonia ostatni raz awansowała do Ekstraklasy? No to jest jedno z dość trudniejszych pytań, ale to dobrze. A 2007, B 2004, C 2010 i D 2013. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Można zadzwonić do znajomych. Można iść do księdza po odpowiedź, albo się publiczności spytać. To może publiczność podpowie. No to jedziemy pytanie. Jagiellonia ostatni raz awansowała do Ekstraklasy. Odpowiedź E wczoraj jeszcze jest. To 2007? Pytasz mnie, czy odpowiadasz? Odpowiadam. Na pewno? Tak. Dobrze, prawidłowa odpowiedź. A publiczność nie wiem, czy się też będzie wiedziała. W ilu edycjach zmagań w europejskich pucharach wystąpiła Jagiellonia? A w dwóch, B w żadnej, w C5, D w 30. O, no ostatnie pytanie, najtrudniejsze. Się muszę zastanowić. Nie, to chyba nie ma na czym myśleć. Nie no, to jest odpowiedź A. Dwa. No widać, że prawdziwy kibic, brawo. Jedziemy no. Gdzie odbędzie się finał rozgrywek o Puchar Polski 2014? A. Stadion Narodowy w Warszawie, B. PGE Arena w Gdańsku, C. Enea Arena w Poznaniu i D. Stadion Miejski w Łapach. No ci powiem trochę podchwytliwe, bo jeszcze nie wiadomo, no ale... No ale... Narodowy w Warszawie. Na pewno? Tak. A jesteś przekonany na 100%? No tak z łapami sobie, ale raczej na w Warszawie. No powiedzmy, że masz rację, ale nie wiadomo jeszcze do tej pory.
ale bilet wygrywasz na mecz i zapraszamy w środę. Jakie zainteresowanie półfinałem? Nie. Jakie są barwy Jagiellonii? Ci powiem, nie wiem kto te pytania wymyślał, ale... Ale to nie, to jest czegoś innego, to jest JKS Łapy. Żółto-czerwone. A jakie są inne odpowiedzi może? Czerwono-biało-zielone, biało-czerwone, żółto-niebieskie. Właśnie te ostatnie jest dobre. Nie, nie, żółto-czerwone. Na pewno? Zdecydowanie. A może krwisto-czerwone? Nie, żółto-czerwone. Dobra, prawidłowa odpowiedź, żółto-czerwone. No to jedziemy, koleżanka numer jeden. O człowieku. Z kim Jagiellonia zagrała w półfinale rozgrywek o Puchar Polski? A Ruch, Wysokie Mazowieckie, B Zawisza Bydgoszcz, C Wisła Kraków, D FC Barcelona. Jaka odpowiedź? C. Wisła Kraków. Jesteś pewna? Tak. Możesz wziąć jeszcze trzy koła, bo nie musi być to dobra odpowiedź. A pamiętaj, że złe odpowiedzi nie są nagradzane biletami na mecz. Jakie mam koła ratunkowe? Wizytę u księdza, modlitwa w kościele i pomoc publiczności. Dobra, to ja wezmę B, Zawisza Bydgoszcz. Bez koła? Bez. Ufasz koleżance? No. Się okaże. Jaka jest odpowiedź prawidłowa? To nie Ruch Wysokie Mazowieckie? No mówię czy B. Pogoń Łapy? B. No mówię B. Na pewno? Na pewno. Dobra odpowiedź, zapraszamy na mecz. Jak się nazywa Hiszpan grający w Jagiellonii? Iker Casillas, Antonio Banderas, Iñaki Astiz, Dani Quintana. No to D, Dani Quintana. A nie Banderas, bo jest coś takiego, podobny jest jeden u nas. Nie. Nie, nie, jest Tomasz Banderas, coś takiego? Nie. Na pewno? Tak, Dani Quintana. Dobra odpowiedź. Kto obecnie trenuje Jagiellonię Białystok? A. Piotr Stokrowiec, B. Tomasz Hajto, C. Michał Probierz, D. Czesław Michniewicz. Trudne pytanie. Takie sobie. Właśnie są trzy koła do wyboru. Można zadzwonić do księdza. Można pójść do kościoła się pomodlić. I można zapytać tutaj tutejszej publiczności. To sobie wybieram trzecie. Nie no, może lepiej do kościoła iść pomodlić się. Może akurat 25% szans mamy. Ostatnio wezmę. Nie trenuję Jagiellonię Białystok. No, to było 75, tak myślałam. Czyli jaka odpowiedź? Piotr Sokowiec? Nie wiem, ty wiesz lepiej. Zgadza się prawie do odpowiedź, gratulacje. Cześć, Dawid. Damian. Ile masz lat? 14. W szkole byłeś? Nie. Mamy rekolekcję. A, to byłeś zwolniony, okej, okay, no dobra. Dawaj, losuj pytanie i odpowiadamy. Gdzie odbędzie się finał rozgrywek o Puchar Polski 2014? Jakie są odpowiedzi? A. Stadion Narodowy w Warszawie, PGE Arena w Gdańsku, Enea Arena w Poznaniu, Stadion Miejski w Łapach. Jaka jest odpowiedź? Stadion Narodowy w Warszawie. Na pewno, przecież ostatnio tam podobno lodowisko robili, że tam w piłkę chyba grać nie idzie. Jak to nie? No lodowisko było w zimie, to jak tam w piłkę można grać? Może jakieś inne odpowiedzi? Nie, na pewno. To dobra odpowiedź. W którym z tych klubów nigdy nie grał Tomek Frankowski? A. FC Barcelona, B. Jagiellonia Białystok, C. Wisła Kraków, D. Chicago Fire. Trudno odgadnąć. Trudne, nie? Bardzo. No chyba łupiesz FIFA, to wiesz, nie? No, ale postawię chyba na A, na Barcelonę. No. No i chyba to jest prawidłowa odpowiedź. Inne będzie pytanie. Ile bramek w Jagiellonii strzelił Tomek Frankowski? O, trudne pytanie. No nie są łatwe. Nie potrzebnie się wymądrzałeś przed chwilą. No dobra. Czekaj, masz 4 podpowiedzi. A 7, B 17, C 104, czy może D 57. A mam koło ratunkowe? No masz wizytę u księdza i możesz do kościoła iść się pomodlić. A nie jestem... Chyba, że możesz rundkę na koło Branickich zrobić i przybiec. I wtedy masz, wiesz, dwie odpowiedzi mniej. 50 na 50 chcesz? No dobra, niech będzie. Zostaje te 100 parę i 57. Aha. A gdzie jest jeszcze koło ratunkowe? Koło ratunkowe? Nie wiem, publiczne niech ci zostanie. No dobra, to wezmę publiczność.
To pytanie do publiczności. Ile Franek strzelił bramek w Jagiellonii? 57 czy 107? Więc jest po 50% wyższy, tak. Po tych słupkach, tych grafikach, co się pokazuje. Wiem. Widzisz, to kolega dobrze poinformowany jest. Chyba. No właśnie. Zaufasz mu? Nie wiem. Może zadzwonić do, nie wiem, do taty, do jakiegoś kolegi. Do Franka może zadzwonić. Chcesz numer? No, to zadzwoni. O, nie odbiera. Nie odbiera, nie. Trzeba było do pizzy chodzić. Siedem. Dobra odpowiedź. Szkoda, że nie odebrał. Byś porozmawiał z Frankiem.